Rosja. Tragedia w gimnazjum w Kazaniu. Rosja. Strzelanina w szkole. Są zabici i ranni. 11 osób zginęło w strzelaninie, do której doszło we wtorek w gimnazjum w Kazaniu, informuje agencja RIA Nowosti. Większość ofiar to dzieci. Według wstępnych informacji sprawców było dwóch. Jeden z nich został zatrzymany. Siły bezpieczeństwa przeprowadziły szturm na szkołę. Drugi napastnik został zabity, podała telewizja REN-TV. Do strzelaniny doszło w gimnazjum w Kazaniu, głównym mieście Republiki Tatarstanu, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, podały we wtorek media w Rosji. Według wstępnych informacji ogień otworzyło dwóch napastników. Jednym z nich miał być 17-latek lub 19-latek, który został zatrzymany przez służby. Drugi sprawca miał się zabarykadować z zakładnikami na czwartym piętrze budynku. Telewizja REN poinformowała, że siły bezpieczeństwa rozpoczęły szturm na szkołę, podczas którego drugi sprawca miał zostać zabity. Dzieci wśród ofiar. Sprzeczne są informacje dotyczące ofiar. O 9 zabitych poinformowała agencja Interfax, powołując się na źródła. Agencja RIA Nowosti początkowo podała, że zginęło 6 uczniów i nauczyciel. Obecnie podaje, że zginęło 11 osób. Z kolei agencja TASS informuje o 11 ofiarach śmiertelnych, z których większość to dzieci, i 32 rannych. Media informowały także, że w szkole doszło do wybuchu. Na opublikowanych w mediach społecznościowych nagraniach widać, że w niektórych oknach budynku wybite są szyby. Na filmach widać także, jak z okien budynku wyskakują ludzie.